Dobra, ja rozstawiam kubki. To polewaj. Polewam, tak? Dawaj, nalewaj. Dawaj, nalewaj. Dobra, już ja polałem. To dawaj. Macie po napitoku. Można powiedzieć, zarzucimy kwasa. Zarzucimy kwasa, o? Ale tylko takiego, tylko no. Takiego, żeby... Za zdrowie, za udany odcinek. Ciup. Do dna. Nie no, to tak nie, bo ja się spocę, jak wypiję za jednym hełstem. Ty, ale jak żule, bo już trochę zmarźli, piją już z kubków, popili. Nosek no. Czerwony i się dzieje. Dzień dobry dla wszystkich, podoba się dla mnie z tej strony Kamil i... Nie Kamil i powiedz, gdzie jesteśmy, w jakiej miejscowości. Ze studia ekologicznego i nawet w ogóle. Jesteśmy w Suprasiu, czyli w miejscowości, gdzie między innymi kręcono u Pana Boga w ogródku, za piecem, za miedzą. Tak, to taka mekka podlaskich, białostockich kolarzy, tak jak Gasy w Warszawie. Góra Kalwaria. To tu wszyscy na ciastko i na kawę jeżdżą do Supraśla. Tak, ale a konkretnie jesteśmy w nowym obiekcie, Tężnia Solna. I tu, się tak. I tu się wchodzi, jest przez 4 godziny dziennie otwarta, tu się wchodzi, oddycha się i jest lepiej i smoki w ogóle. Przez 5, od 13 do 18. Ale a to nie ma 13, w internecie jest napisane otwarta. Inaczej. Przez 5. Ale psy już nie mogą, zwierzęta nie mogą już dobrze oddychać. No a powiedz, ile to kosztowało. Ale właśnie, i teraz uwaga, bo tu jest kompleks cały oprócz tej mikro, bo jak I pamiętam, park, i jak mostek. W Gołdapi byliśmy, tam jest dopiero tężnia. A tam to inna tężnia, w Chorowcy. Jest... Mostko to tu z 10. To tu jest taka mikrotężnia, ale i tutaj cały park został odnowiony. Odnowiony renowacji i mówię o tym, ponieważ studio ekologiczne również edukuje o Podlasiu. I teraz jaki jest koszt, my friend, przyjmijmy, renowacji to, tego, co tu widzimy dookoła, czyli koszt, mamy kilka budek, kwiaty i tak dalej. Koszt no. Jeden kibel czy dwa kible z Białystoku? A jeden kibel to jaki był koszt, przypomnij? To 500 tysięcy, 450 tysięcy. No to przyjmijmy 500, no. No to ile... Wyszłoby takich? 3 kible. Nie. 4? Nie. 5? Nie. 6? Nie. 7? Nie. To ja dalej nie umiem liczyć. To ile to? 8. Ile? 8 kibli? 4 miliony. Ale tu patrz, ile jest terenów zielonych, ile parku, mostków, tężni. A ile drzew? Dobra, nie nam oceniać, my przedstawiamy. Ale, bo ja na trzeźwo nie zjeżdżę. Tak. Dobra, mamy dzisiaj 2 rowery. Tak, i uwaga, znowu będą to gravele i ostatnio nawet słyszałem stwierdzenie, że w sprincie to chyba tylko gravele. Otóż uwaga, sprint w tej chwili ma tak duży magazyn, jakiego nie miał nigdy w historii swojej firmy. Sytuacja w rowerach tańszych, takich do 5, 6, 7 tysięcy znacznie się poprawiła, jest duży wybór, można powiedzieć, już rowerów wszystkich. No wszystkich nie, ale graveli i MTB już można powiedzieć. No jest, ale tu generalnie... Szosówek i różnych MTB jeszcze nie bardzo nie ma, ale teraz uwaga, bo jest to... Materiał stricte przeznaczony dla człowieka, który chce sobie kupić gravela, tak, ja wiem, może, że to troszkę nudne, ale takich sprzętów jeszcze nie mieliśmy. I teraz no takich na pewno jak ten przede mną, nie. I teraz uwaga, 2 rowery, jeden fajny według mnie, a drugi troszeczkę mniej. I teraz uwaga, NS Bikes, czyli to tak naprawdę brat, siostra, brat chyba, Rondo. Tylko taka tańsza firma i... No dobrze, ale jak to jest brat albo siostra Ronda, no, no. To mój kim jest dla nich? Ani brat, dalekim ani kuzynem. Siostra. I teraz uwaga, NS Bikes, on nie posiada rowerów tańszych, nie chce być rowerem dla wszystkich i mi się ta strategia bardzo podoba, bo najtańszy NS kosztuje około 5 tysięcy i nie robią nic tańszego. To po pierwsze primo. I teraz tak, tu mamy... A to może zacznijmy od twojego. U mnie nie mamy na pewno widelca karbonowego. Generalnie Octane One, mimo że jest z tej samej firmy co NS, to jest NS, taka podmarka. Różni się absolutnie wszystkim. Znaczy nie, no tam siodełko ma podobne, ale tak to... No i owijkę. No ale to jest podmarka NES-a... Jakby tańsza opcja. Tańsza tak. Opcja dla klienta, więc który nie chce od razu wywalać... Ja powiem, czego mój nie ma. Mój na pewno nie ma widelca karbonowego. Nie ma. Nie ma korby na Pressfitcie, ani na Holotechu, ani na BSA, ani na takim systemie. Ma na kwadrat. Ma. Nie mam sztywnych osiek. Nie ma. Nie mam 11 biegów, bo mam tylko 10 biegów. Ale w Cannondale'u też było 10, tym top no było, stołu, nie? No.
No ale Cannondale to Cannondale, rządzi się swoimi prawami. Jest na mikroshifcie. Tak. Jedyne co tu na plus dla mnie, fajna opona, bo to od Vittori teren od Rai, czyli ja suchy teren. Ja Vittori piję Ballantine'sa. Ja Vittori piję Ballantine'sa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na pewno jest owijka Selle Italia i siodełko Selle Italia. I to chyba takie... Tak. A rama jest aluminiowa. Tak. Pancerze idą na zewnątrz. I właśnie, tu jest kolejna rzecz, którą miałem się bał do lasu wjechać. A z racji na kogo? Bo, na niedźwiedzia, bo idą na zewnątrz dwa pancerze i on może urwać. Oczywiście hamulce pazurem są mechaniczne. Szarpnie, to nie no. Będzie. Także o moim rowerze to chyba tyle. I on kosztuje teraz 4999. Tak, ma promocję tam chyba, w zależności kto kiedy ogląda, ale bywają one w sezonie jesienno-zimowym w promocji. Ale idziemy dalej, bo przechodzimy tak naprawdę do Raga, modelu, który się zawsze świetnie sprzedawał. Ja pamiętam, jak jeszcze 2 lata temu kosztował chyba 5799. No. Słuchajcie, ostatnio, nawet jak porównamy do tego, co było kilka lat temu, bo teraz mówimy o relacji dolara do złotówki, to jest różnica 50%. Te wszystkie fabryki rozliczają się w walucie dolarowej, amerykańskimi USD. Więc ten sam fakt. I teraz to, co jest bardzo ważne, bo ty może nie wiesz, rozmawiałem ostatnio z dyrektorem pewnej firmy produkującej rowery i ja się zapytałem go, a mamy dobre relacje, zapytałem się go wprost, czy to jest tak, bo wiadomo jak się tłamsi teraz inflację, tak, podwyżki są i tak dalej, i tak dalej. Ja się go zapytałem uczciwie i mam nadzieję, że mi odpowiedział uczciwie. Pewnie nie. Czy to jest tak, że producenci jak podczas COVID-u wyczuli, że jest większe zapotrzebowanie na rowery, czy oni znacznie zwiększyli swoją marżę? I on mówi, no, że absolutnie nie, bo przecież firmy się nie dogadują między sobą i nie ma tak. I ja mówię mu, słuchaj, no dla mnie też to się wydawało logiczne, ponieważ w końcu jakaś firma, jakiś prezes firmy podniósł rękę i powiedział, a my teraz będziemy robić taniej. A taniej nie robi nikt, bo wszyscy robią podwyżki i to no. Bez różnicy, czy jest to mała, mniejsza firma NSBICE, czy jest to Specialized, czy jest to ktokolwiek. No po prostu tak podrożał surowiec, transport, wszystko. Różnica kursowa też nam nie pomaga i tak to wygląda. NSBICE RAG 2 z pełną odpowiedzialnością, mówię, że jest to naprawdę fajny rower i podkreślam to, co przy Topstone. Esker, Aspre, Bitwiny, Tribany, tam zwał jak zwał, będą miały lepsze przerzutki. Ale lepsza przerzutka nie oznacza, że będzie to lepszy rower. Dlaczego? Bo często się przewija w komentarzach, że za tą cenę to 4000 warte. Ale ja ci powiem, do czego zmierzam. A dlaczego ja jak wchodzę sobie z czasami porównać premiera nowego Mercedesa A-klasy, i mówią, no fajny, 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 a nikt nie mówi, że silnik dwulitrowy, samochód kosztuje 200 tysięcy złotych, gdzie można 2 Ople kupić. Ja bym wybrał, Dacia Jogger, Mateł jak Volvo V70. Albo Dacia Logan MPV, 3 sztuki nie, może by wyszli. Nie, Joggera bym wybrał, no ale od ogółu do szczegółu, ile twój kosztuje? Idąc dalej, on kosztuje katalogowo 6999, no. W tej chwili jest w promocji, czyli to można porównać i NSBICE słusznie chce się plasować nie gorzej niż Cannondale, nie gorzej niż Trek, nie gorzej niż Specialized. I tak naprawdę powiedz mi, bo cenowo NS jest zbliżony do tych marek. No, cenowo NS nawet jest zbliżony do Gianta chyba, do Treka nie, do Speca no, ale, nie. No okej, okay, no do Cannondale'a już firma tam. Z Polski jest zbliżona, ale powiedz mi teraz tak, czy ten rower ustępuje w czymś, bo to mówimy o kolekcji 2.2, 2.3, to jeszcze nie jest pewne. Bo teraz tak, porozmawiajmy o szczegółach tego roweru. Mamy ramę Raga, taka sama jaka jest w tym modelu za blisko 10 tysięcy złotych, gdzie mamy tak, bardzo fajną geometrię i by the way, w Octanie jest geometria bardzo podobna, ale ramy są zupełnie inne. Mamy taperowaną główkę, okej, okay, to nie jest szał. Mamy tutaj ładnie zrobione wycięcie, okej, okay, to nie jest szał. Mamy zrobione przesunięcie chainstay, czyli trójkąt. Chainstay asymetryczny. I dodatkowo ten widelec też posiada opcję, że możemy wstawić koło 27,5. I z tyłu też. Tak, i sobie zrobić z tego trochę bardziej rower agresywny, terenowy. Ja nie słyszałem, żeby jakaś firma jeszcze gdzieś z tego za bardzo korzystała. Też nie słyszałem, ani ludzi żadnego nie widziałem. I żadne te duże korporacje tego nie mają. Dodatkowo, jeżeli chodzi o sam osprzęt i porównuję to może nie do Octana, a bardziej do Cannondale'a tamtego.
Mamy z tyłu Apexa, czyli najniższą grupę tak naprawdę. Ale srema. Ale srema. I tu jest pewna zagwozdka, bo to są hamulce hybrydy tak zwane. Tak. Czyli łapa jest na linkę. Łapa tu idzie linka, linka, tiku, tiku, tiku. Zaciska tak. się tłoki, pcha, zaciska, linka ciągnie, popycha tłoki, które są na mineralnym oleju, czyli są hydrauliczne. Tak, ale to, czego zabrakło w Cannondale'u i nie ma w Octanie, mamy sztywne osie i jest to połączenie mocniejsze. Takie prawdziwe sztywne. Tak. Mamy korbę na Pressfit, czyli to też jest mocniejsze połączenie. Mamy tak naprawdę bardzo fajne opony z firmy Tufo. To jest mała firma, ale bardzo, bardzo fajna. I pozostałe komponenty są również sygnowane jako NS Bikes. Oprócz owijki, która jest Selitalia, tak ale jak ta tutaj. Owijka... To niech się ekspert wypowie. Ja powiem, ona jak namoknie, to nie jest chyba miła w dotyku, czy powiem. Taka mokra ta będzie. Wiadomo, co jest mokre w domu, jak co? Się podłogę zmywa. Co? Szmata. Flanelcia. No. I siodełko też mamy Seli Italia. I tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy porównać ten rower do tych innych dużych marek, to jest fajna propozycja. Oczywiście nie pod kątem przerzutek, bo rower to nie tylko przerzutka. Zajeżdżenie powtarzamy kilkukrotnie, niektórzy się z tego śmieją, mówią, że to marketing. Odpowiada rama i to ona jest najważniejsza, a ona jest fajna. Dodatkowo NS z racji na to, że nie posiada modeli tańszych, buduje wokół siebie taką otoczkę, że jak masz NS-a, to masz produkt jakiś wyjątkowy, unikalny, nietuzinkowy. Nietuzinkowy. I to jest super. I malowanie tego roweru i design, no to ja jeździłbym jak dzik po szyszkach. Z twoim sceną się zgodzę, z moim się nie zgodzę niestety. Za niska? Za wysoka jest. No tak, on kiedyś kosztował 3,999, moim ale zdaniem, kiedyś wszystko powinien... kosztowało... Za... Tak, tak, będziemy o. ważyć, ja wezmę łykę na... Tak oci naleje. Ale jestem, jestem ciekaw, jak właśnie to wyjdzie wagowo, bo wydaje mi się, że trochę... Ja już wiem, jak one wagowo, bo je nieśliśmy tu. Ale nawet piasty w NS-ie, te gumeczki, ja wiem, że gumeczka w produkcji złotówkę kosztuje i tak dalej, tylko... Powiem ci tak. Chodzi o to. Ta piasta u mnie w tym Octane One to wygląda tak, jakby tam było łożyskę, tak jak ja mam w zegarku. Albo jak ja w moich kołach Bontragera, bo tam też są takie cienkie jak świzbata. Ja miałem takie łożyska kiedyś w rowalach. Ja ten rower... Co ty myślisz? Ten jest fajny. O, a teraz tak, bo to jest trochę temat teraz taki, że ostatnio zaniedbaliśmy naszą tablicę. Wyobraź sobie teraz tablicę, ja ci ją rysuję. A nie wieszałeś? Nie. No i masz prawo, lewo, środek. Gdzie wieszasz Octana? Wirtualnie, tak tego sąsiad nie ukradnie, no. On jest za ciężki. A ten? Ten podoba się dla mnie, ale bardziej na tą stronę niż po środku. Wieszamy i tyrkamy, ale ja chcę poważyć na tamo, żeby tam I było widać. I korba u mnie FSL. To jest fajny rower, naprawdę fajny. No mój mniej fajny. Tak, ale da się naprawdę kupić na hamulcach hydraulicznych rower w tej cenie. Dobra, ja przestawię wagę, tam może było widać. No. O, pokażę, tą renowację o. parku, żeby nie było, że my tutaj... Ja tyrkam, tak? Supra zdyskredytowaliśmy. Tyrkam moim. No. Ale jak u mnie smaru nawalone do DT, to też mało tyrka. A potem się roztyrka. Uwaga! Słabo. Nie, zobacz, posłuchaj, chodź! Patrz, bo tu jak wyjmiesz smar, to będzie ładnie. Patrz! Nie. Autobus głośni na ulicy. Nie. To takie... Dobra, ważymy. Mój w rozmiarze... M. Sound 5x10. 14? Kyrie Leison. 11750 przyjmijmy. A u mnie Largę. W MC. Yes. A wy... Ty. No ja zgaduję 11. Ty, coś mi tu waga chyba oszukuje, bo zimno jest. Że za mało, czy że za dużo? Za mało chyba. 11750, tak mój. A twój? Ale to da się wyczuć. Kilo 2, kilo 300 10440. 50 przyjmijmy, no. To jest kilogram ponad. Ale zobacz, nawet ten rower, tak jak ocołokształt, on jest smaczny. Te wycięcie tutaj, a ciebie tu nie ma. Co ty tam? O, teraz jest smaczny. Czekaj, musimy jeszcze raz. A, chcesz sprawdzić, czy to nieoszukane, tak? Tare? No. O. Działa, no. Czyli on z tym kwasem waży mniej niż ten bez kwasa. Ale spójrz, no co kształt roweru, to... A!
i pancerze mam pochowane w ramie. No tak. Tutaj tylko tu cię jakby gonił, to może złapać pazurem, no, a u mnie tak, wszędzie. Ale ja wtedy mogę go piętą strzelić. Możesz, dobra, nie. Idziemy na grzyby, na ryby, coś dalej porobić może. Zimno się robi. Twój tak, mój mi nie tak. Inaczej, to jest rower mocno podstawowy, jeżeli ktoś chce po prostu jakiegokolwiek gravela, a to jest podstawowy rower, jeżeli ktoś chce fajnego gravela, tak bym to nazwał. Tak. Tak. To się zgodzę i z tym. I ten pancerz taki. Co? Dobra, będziemy kończyć. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, suby na platformach, rowery i tak jak Teletubbies, tak się żegną. Teletubbies? Tak, o, oni się żegną? Nie. Pa! Jak tam było? Dipsy, lala, po! O, Dipsy, lala, po! Pa, pa, pa!